Satfilm. Internet. Światłowodowy, mobilny, radiowy. Satfilm. Telefonia komórkowa, stacjonarna. Telewizja cyfrowa HD, dostępna także po IP. Satfilm. Hutnicza 20, Włocławek. www.satfilm.pl. Na cmentarzu parafialnym w Zgłowiączce tłumy mieszkańców i wielu gości pożegnało Krzysztofa Wrzesińskiego, burmistrza Lubrańca, zmarłego nagle w ubiegłym tygodniu. Włocławskie Saniko przegrało przetarg na wywóz śmieci z terenu miasta i gminy Lubień Kujawski. Wykonawcą usługi odbioru śmieci komunalnych z terenu gminy Lubień Kujawski będzie firma Tonsmeyer z Kutna. Muszę powiedzieć, iż w poprzednim roku wykonawcą tej usługi była firma Saniko. Dwa lata temu była właśnie firma Tonsmeyer, a więc mamy powrót tej firmy na teren gminy Lubień Kujawski. Firma Tonsmeyer rozpoczęła wywóz śmieci od 1 września. Umowę zawarto na 2 lata. Jeśli chodzi o opłaty za odbiór śmieci, one nie ulegają zmianie. Natomiast zmianie uległa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Tutaj szczegółowy harmonogram, kiedy i w jakie dni śmieci poszczególne są odbierane, jest udostępniony na terenie gminy, jest udostępniony na terenie strony urzędowej gminy Lubień Kujawski, ale również takie harmonogramy zostały rozdystrybuowane, między innymi za pośrednictwem sołtysów. Zmiana częstotliwości oznacza, że śmieci komunalne będą wywożone częściej niż do tej pory. Najważniejszą inwestycją drogową zrealizowaną w tym roku na terenie gminy Baruchowo była przebudowa drogi powiatowej Baruchowo-Dobrze-Lewice. Gmina dołożyła do tego zadania ponad 343 tysiące złotych. Nie zapomniano jednak o drogach gminnych. W drugiej połowie roku mamy 2 do realizacji. Pierwsza za moimi plecami to właśnie droga Kutno-Probostwo. Tutaj zakres robót jest stosunkowo niewielki, bo poza wymianą części drogi przykrywamy istniejącą nawierzchnię tylko nową nawierzchnią asfaltową i po obu stronach tej drogi montowane są obrzeża, żeby ona była stabilna i posłużyła mieszkańcom na dłuższy okres czasu. Projekt jest dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dawnego FOGR-u oraz z budżetu gminy i ze środków powiatu włocławskiego. Droga ma 1 km 200 metrów długości. Zakończenie prac planowane jest jeszcze we wrześniu. Dodatkowe 80 metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców z gminy Chodecz to wynik zrealizowanej niedawno inwestycji polegającej na rozbudowie przedszkola.
Kolejna inwestycja na terenie gminy Chodecz. Rozpoczęliśmy ją pod koniec sierpnia. Jest to nadbudowa przedszkola w Chodczu. Przez tę nadbudowę uzyskamy 80 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Może ta powierzchnia jakoś nie poraża swoją wielkością, ale bardzo jest nam potrzebna, bardzo jest potrzebna dzieciom, bo dzieci do przedszkola przychodzi coraz więcej i mieliśmy trudne warunki lokalowe. Rozbudowa przedszkola to nie jedyna inwestycja prowadzona z myślą o najmłodszych mieszkańcach. W najbliższym sąsiedztwie przedszkola budowany jest obecnie żłobek. Inwestycja dopiero się rozpoczyna, ale mamy takie ambitne nadzieje razem z wykonawcą, że do końca roku inwestycje zakończymy. Myślę, że w przyszłym roku, jakoś wczesną wiosną, żłobek zostanie uruchomiony i zostanie oddany do użytkowania. Powierzchnia żłobka wyniesie około 400 metrów kwadratowych. Gmina na jego budowę pozyskała dotację w wysokości 600 tysięcy złotych, co stanowi 50% inwestycji z programu Maluch Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny. Żłobek przyjmie do 45 dzieci do lat 3. Satfilm. Internet. Światłowodowy, mobilny, radiowy. Satfilm. Telefonia komórkowa, stacjonarna. Telewizja cyfrowa HD. Dostępna także po IP. Satfilm. Hutnicza 20, Włocławek. www.satfilm.pl. Ponad pół wieku mieszkańcy gminy Lubanie czekali na tą inwestycję. Mowa o drodze łączącej Kazimierzewo i Ustronie. Ja tu mieszkam 47 lat, no i wreszcie ta droga jest. I mieszkańcy są bardzo zadowoleni, bo droga jest piękna, dokładnie wykonana, bo ja ją obserwowałam codziennie, także firma, która tą drogę wykonała, jest super, no naprawdę super i mieszkańcy są wszyscy przy tej drodze zadowoleni i uśmiechnięci, że wreszcie się doczekali tej drogi. Wykonaliśmy drogę na odcinku, przeszło 2 kilometry. Jest to droga w dwóch odcinkach, położona w dwóch miejscowościach. Połączyliśmy jakby taką obwodnicą te dwie miejscowości. Na drogę uzyskaliśmy dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 384 tysięcy. Cała inwestycja kosztowała 603 tysiące złotych. W ramach wykonanych prac położono na odcinku 2 km asfalt o szerokości 4,5 metra. Dodatkowo utwardzono po obu stronach jezdni 1,5 metrowe pobocza. O kolejnych inwestycjach poprawiających infrastrukturę drogową w gminie Lubanie już w najbliższym wydaniu Tygodnia w Powiecie. Rolnicy z terenu gminy Izbica Kujawska wciąż liczą straty, które spowodowała tegoroczna susza. Sprawę ewentualnej pomocy dla poszkodowanych gospodarzy na bieżąco monitoruje burmistrz Marek Dorabiała. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w obecności wojewody kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele związków zawodowych rolników Solidarności Rolniczej, Izb Rolniczych, Samoobrony, przedstawicieli Konwentu Wójtów. Na tym spotkaniu została przedstawiona sytuacja w rolnictwie dotycząca właśnie sytuacji hydrologicznej. Pokazana została skala zjawiska, skala klęski, bo tak możemy to określić. I pan wojewoda zobowiązał się na tym spotkaniu, że przedstawi sytuację ministrowi rolnictwa i będzie wnioskował o to, aby pomocą konkretną zostali objęci rolnicy, którzy są w tej chwili poszkodowani ze względu na sytuację, jaka ma miejsce w naszym rejonie. A dotyczy głównie rejonu naszego województwa, powiatu włocławskiego. Częściowo gminy z powiatu radziejowskiego i lipnowskiego, bo rzeczywiście tutaj sytuacja jest zdecydowanie najgorsza. Rolnicy liczą na jakiekolwiek wsparcie z budżetu państwa, bo tegoroczna susza po raz kolejny w sposób znaczący zmniejszyła ich plony. Samorządowcy z powiatu włocławskiego coraz częściej zaś mówią o problemie stopowienia Kujaw, licząc, że sprawą zajmie się nasz rząd. Już po raz siódmy w Zespole Szkół dla Dorosłych w Kowalu zainaugurowano nowy rok szkolny. Okazja była szczególna, bowiem naukę w placówce rozpoczęła rekordowa liczba słuchaczy, w sumie ponad 160 osób. Mają one szansę na zdobycie zawodowych kwalifikacji w 6 specjalnościach. Po raz pierwszy w tym roku będzie
jest stworzono 7 kierunków. Świadczy to o rozwoju tej szkoły, o potrzebie tej szkoły i o akceptacji przez społeczeństwo, a pragnę przypomnieć, że w tego rodzaju szkołach kształcą się ludzie dorośli, więc jest potrzeba. O potrzebie kształcenia dorosłych w odpowiednich zawodach świadczyła obecność wielu gości związanych między innymi z lokalnym biznesem. Jestem prezesem firmy BTL Logistik. BTL Logistik ma podpisane porozumienie z tutejszą właśnie placówką oświatową na odbywanie praktyk przez uczniów tejże szkoły o kierunku logistycznym. I w związku z tym dzisiaj moja tutaj obecność. Czyli więzy jednak są. Tak. Czyli rozumiem, że uczniowie będą mieli szansę w pana firmie odbywać swoje zawodowe praktyki? Tak, będzie taka możliwość również. A bierze pan pod uwagę zatrudnienia na stałe absolwentów tej właśnie placówki? Jeżeli będą na to warunki, myślę, że pewnie tak się również stanie. W Kowalskim Zespole Szkół są specjalizacje od początku wzbudzające zainteresowanie partnerów. Szczególnie cenne są tutaj takie kierunki edukacji jak technik administracji oraz, nie ukrywam, technik ochrony osób i mienia. W tej chwili zawody bardzo poszukiwane chyba przez wszystkie obiekty i instytucje. Ciesząca się dużym zainteresowaniem szkoła, choć prowadzona przez powiat, to kolejny plus dla miasta Kowal. Jeśli tak wiele osób, mieszkańców Kowala i okolic odpowiedziało pozytywnie na tę ofertę, to znaczy, że była taka potrzeba. Natomiast jako burmistrz Kowala bardzo się cieszę z tego, że do Kowala przyjeżdżać będą nie tylko mieszkańcy gminy Kowal, ale także kilku okolicznych gmin, bo to wzmacnia znaczenie naszego miasteczka jako pewnego centrum okolicy dla kilku gmin. Słuchacze szkoły odbywają praktyki zawodowe między innymi w Domu Pomocy Społecznej pod Serduszkiem, którego dyrektor przed 7 laty, kierując Wydziałem Edukacji w Starostwie Powiatowym, tworzył tę placówkę dla dorosłych. Możliwość poszukania ścieżki dla samego siebie, a mianowicie ułatwienia dostępu do pracy. Im więcej kwalifikacji, tym łatwiej zdobyć pracę. Uroczystość prowadziła Alicja Mechuła, nauczyciel w Zespole Szkół w Kowalu. Satfilm. Internet. Światłowodowy, mobilny, radiowy. Satfilm. Telefonia komórkowa, stacjonarna. Telewizja cyfrowa HD. Dostępna także po IP. Satfilm. Hutnicza 20, Włocławek. www.satfilm.pl.